Witam Was bardzo serdecznie, przed nami Pan Radowica. To jest kolejny odcinek z gry X-Plane 11. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj polecimy sobie z Echo Papa Whiskey Alpha do Echo Delta Delta Foxtrot. Zapraszam jeszcze raz Was do obejrzenia. A polecam zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, by otrzymywać więcej filmów. I przede wszystkim informuję Was, że w pewnym momencie dźwięk mikrofonu może się urwać z powodu na lekkie problemy techniczne, jeśli się obowiązują. Zatem będę miał kolendy w pewnym momencie. Dlatego też będzie pewne przerwanie włącza. Więc tak, może skupmy się na tym, żeby uruchomić załączenie baterii. Samolot jest jeszcze w stanie parkingowym, więc byśmy musieli zdjąć jednak te osłony na silniki, te słupki wszystkie. Tak, żeby samolot wyglądał jak najbardziej przygotowany do wyruszenia w podróż. Ściszę trochę ten symulator jednak, żeby nie był za głośno. Lecimy w takim bądź razie. Podłączmy sobie ground power. Musimy chwilę poczekać, aż się podłączy. External power jest. Dobrze, to się wszystko pięknie, ładnie załącza. I dobrze, ILS-y trzeba coś załączyć. Gadam, dobra. Before start checklist, cockpit preparation. It is not okay, sir. It is not completed. Nie o to chodziło, to dobra. Się załączam. Paliwko. I ilu my mamy mieć dzisiaj pasażerów na pokładzie, to nas bardzo będzie też interesować. Mamy 149, mamy załadowany 150, więc zmniejszmy sobie to, dobrze. Cargo 02, ale payload ma być 1507. Dobrze. Wszystko pasuje. Staram się tak ustawić, żeby tu było 00. Jakby ktoś się pytał. Paliwa musimy sobie wziąć na samolot, załadować 7,4, więc będzie 7,5. Ładnie się nie zatankuje samolot nasz. Będziemy gotowi do przyjęcia pasażerów na pokład. Logo probe hit. Emergency light on, no smoking i set belt set on. Dobrze, te światełka też sobie załączymy, że lepiej widzieć. Widzę, paliwo się załadowało. Teraz sobie przejdźmy do ground handling. Zamówmy sobie kody i loadera też do bagażu. Zobaczmy z zewnątrz, kody podjeżdżają. Loader też. Taki duży, widzę, będzie ładował nas. Dobrze, schody podjeżdżają. Jak tam te adirsy? Dobra, tu widzę, się nic nie wyświetla.
Ja to coś muszę ten kliknąć, pisze, że align. Dobra, może ja tu dopiero może wpisać, dobrze zapomniałem. To trzeba wpisać. No i tutaj czemu ja tu mam to tak wpisane? Nie. No nie lecę dzisiaj na takiej trasie, ja lecę na trasie takiej. Zgaduj się. Tandów Keraps. Tak, zgadza się. Dobrze. I to się zgadzam. Aligned IRS. Teraz tu się coś powinno niedługo wyświetlać na tych monitorkach. O ile niczego nie popsułem. Oczywiście to też może się zdarzyć, bo to jak to ze mną jest, zawsze się coś musi popsuć. Ja jeszcze jak nie widzieliście odcinka, w którym się nic nie psuje u mnie, więc to wiecie. Naprawdę. O, patrzcie, naprawiło się. No dobrze, więc wszystko się wyświetla ładnie, pięknie. Aktualizujmy sobie meter pogodowy. Dzisiaj, którego to nagrywam, dzięki temu też. 1019 mamy w Warszawie, dobrze, mniejsza to tam. Pięknie. Pasażerowie się cały czas ładują. My sobie tu wpiszemy, wiem, że tu jest numer lotu. Ja sobie wpiszę callsign. Lufthansa Free Whisky Jaski. Koszt init 30. I lecimy na wysokości przelotowej 32 tysięcy stóp. Dobrze, tu się wszystko ładnie wpisało z tego typu. Wylatywać będziemy z trasa którego? Trasa numer 29 będziemy wylatywać, LOLS 7G. Tak. Wszystko się ładnie pięknie zgadza, lądowania jeszcze nie określam. Mam lot na 2 godziny i 12 minut. No co mi tu pokazuje. U mnie w prawdziwości jest 17 godzina, tu jest to trochę szybsza, bo niestety jak ci ciemno robi, nie umiem tych zegarów ustawić, tak że jak ci ciemno robi, to żeby one świeciły. Nie rozumiem, co to nie jest, po prostu. A tego leci o takich godzinach, a nie innych. Dobrze, więc chyba tu mamy wszystko ustawione, to sobie należy załączyć. No też powinniśmy załączyć. Łączę sobie też tu podświetlenie tego, żeby ładnie wyglądało. Jako piloci jesteśmy gotowi do zamykania drzwi. Chyba pasażerowie też będą na to gotowi. Tego wchodzimy. I zamykamy drzwi. Wiem, że to trochę w prawdziwym życiu trochę dłużej trwa, ale... Uznajmy, że jest dobrze. Drzwi się zamknęły. APU na on. To znaczy na on, na start najpierw. On.
A ver. Beacon on. Egyébként a Think Engine is a pushback. Before start checklist, cockpit preparation completed. Gear pins and covers removed. Signs on. Adir's nav mode. Fuel quantity in kilo 07498. Takeoff data set. Barrow reference set. Windows doors closed. Beacon on. Throttle levers idle. Parking brake on. Checklist completed. Complete. Więc jesteśmy gotowi do wypychania, drodzy pasażerowie. Dzwonimy po pushback. Nie wiem, z której strony przyjedzie, zobaczymy. To nie jest pushback, albo może już przyjechał, zobaczymy też. O, już stoi, się podpina nawet. Nie widziałem go. Dobrze. Jeszcze tam, oni tam się już podpinają, niech się podpinają, a my w tym czasie wykonamy taki myczek, że muszę wpisać jeszcze w jedną rzecz, żeby mi tu wszystko ładnie wyliczyło. Tu 49 pasażerów. Paliwo na pokładzie. Creep fuel 3, 1, 2. Przejdę na dać take-off. Warszawy, metr aktualny. Pasa numer 29 całego. Liczyć proszę, to jest całego. Może sobie skrócimy trochę z endwidzie. Jest całego, dobrze. Mapy jedynki, dwójek nie potrzebujemy. 64 jako flexy będziemy mieć. Tutaj musimy wpisać wartość 2260. I to co z automatu wyjdzie. TO Shift 43. Na tym się kończy moje gadanie do mikrofonu. No niestety. Ksiądz po kolędzie idzie. No cóż. Ale odcinek będzie trwał dalej pomimo tego, ale mówię bez mikrofonu. Park brake off. Starting engine 2.
spark brake on. Starting engine 1. Park brake off. After start checklist, anti-ice as required. E-cam status, checked. Pitch trim, 0.0, down. Rudder trim, 0. APU, it is not okay, sir. It is not set on. APU set on, ground crew clear, anti-skid and nose wheel steering on, checklist completed. Flight control check. Full up? Check. Full down? Check. Neutral? Check. Full left? Check. Full right? Check. Neutral? Check. Press pedals disconnect push button? Check. Pedal full left? Check. Pedal full right? Check. Neutral? Check. Press pedals disconnect push button? Check. Checklist completed. Flaps 1. Before takeoff checklist, flight controls, checked, flight instruments, checked, briefing, confirmed, flap settings config, flaps 1, V1, 1, 3, 7, V-rotate, 1, 3, 8, V2, 1, 3, 9, flex temperature, 6, 4, ATC, set, E-cam memo, it is not okay sir, it is not, no blue, spoilers half.